Otwieram 37. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabsy-Zdroju. Serdecznie witam gości, witam pana prezesa, witam panią skarbnik, pracowników działu, czyli kierowników wydziału. Również witam serdecznie was, radni obecni na sali, jak i ci, którzy są zdalnie z nami. Informuję ponadto, że przy tej dużej ilości nieobecnych, mamy 8 obecnych, czyli kworum mamy. Przypominam o RODO i o tym, że nasza sesja jest transmitowana przez środki masowego przekazu. Ponadto informuję szanownych państwa radnych, iż dzisiejsza dodatkowa, nieplanowana sesja 37. została zwołana na wniosek burmistrza miasta Rabsy-Zdrój zgodnie z dziennikiem ustaw o samorządzie gminnym, artykuł 20 punkt 3 oraz zgodnie z naszym statutem paragraf 23 punkt 1. Wobec wielu zapytań o niezgodności informuję, że sesja jest zgodna z obowiązującymi nas przepisami. Ponadto przed sesją wpłynął wniosek do przewodniczącego rady w Rabce od burmistrza zgodnie z paragrafem 36 ustęp 3 załącznika do obwieszczenia nr 1 przez 2020 uchwały z 30 przez 250 przez 20 Rady Miejskiej w Rabsy-Zdroju 30 grudnia 20 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu wnoszę o wycofanie projektów uchwał z porządku obrad 37 sesji Rady Miejskiej w Rabsy-Zdroju z 15 lipca 2021 roku. A więc projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 21 przez 154 przez 20 Rady Miejskiej w Rabsy-Zdroju z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rabka-Zdrój, proponowany projekt uchwały 55. Ponadto projekt uchwały drugi w sprawie zmiany uchwały nr 21 przez 155 przez 20 Rady Miejskiej w Rabsy-Zdroju z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z poważaniem podpisał pan burmistrz, pan magister Leszek. Proszę państwa, wobec powyższego pomijam te dwa projekty uchwał i czytam porządek obrad. Podjęcie uchwał w sprawie punkt drugi, podpunkt trzeci w sprawie wyrażenia zgody na otworzenie spółki SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkaniowości na osoby objęcia udziału w tworzonej społecznej i społecznej inicjatywie mieszkaniowej. Podpunkt piąty w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziału w akcji w spółkach prawa handlowego. Podpunkt sześć w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. Podpunkt siedem w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. I punkt trzeci, zakończenie sesji. Wobec, co jakieś pytania nie ma. Wobec powyższego przystępujemy do opinii i przyjęcia uchwały numer 68. Uchwała 68. Projekt uchwały nr 68 na posiedzeniu Komisji Budżetowej uzyskał pozytywną opinię przy 4 głosach za, 1 wstrzymujący. Uchwała nr 68 w sprawie wyrażania zgody na utworzenie spółki SIM Małopolska z ograniczoną odpowiedzialnością. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na utworzenie przez gminę Rabka-Zdrój spółki firmą SIM
Małopolska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, siedzibą w Brzesku, zwaną dalej Spółką z Krajowym Zasobem Nieruchomości na zasadach określonych w ustawie 20 lipca 2017 o Krajowym Zasobie Nieruchomości, to jest Dziennik Ustaw z 20 roku, pozycja 1100 z późniejszymi zmianami. Punkt drugi. Podstawowym celem gospodarczym spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. To jest Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 21.95 z późniejszymi zmianami. Paragraf drugi. Środki na pokrycie kapitału zakładowego spółki pochodzić będą z określonych przez burmistrza Rabki Zdrój wkładów pieniężnych lub niepieniężnych. Uchwała paragraf 3 wchodzi, powierza się burmistrzowi i wchodzi w życie z nim podjęcia. Proszę bardzo, czy do projektu jest jakieś pytanie? Nie ma. Przystępuję w takim razie do głosowania. Już momencik. Proszę. Projekt uchwały, proszę tam wpisać 68 i proszę. Przystępujemy do głosowania. Pan Marek Ciepliński. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula. Nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Pani Aleksandra Koper, nieobecna. Pan Dariusz Krzysztof, nieobecny. Pan Jan Kwatyra, nieobecny. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak, nieobecny. Pan Paweł Rogowiec, nieobecny. Pan Robert Skipiała. Pan Robert Skipiała za. Tak, słyszymy. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Wstrzymuj się. Piotr Żółtek. Jestem za. W głosowaniu brało udział 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 radnych. 7 głosów za. Jeden głos wstrzymujący się. A więc przy 7 głosach za projekt uchwały został przyjęty. W związku z tym uchwała wchodzi do realizacji. Przechodzimy do projektu uchwały numer 69 w sprawie zatwierdzenia wniosku ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na finansowanie objęcia udziału w tworzonej społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Zatwierdza się wniosek burmistrza Rabki Zdrój do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i gospodarowania przestrzennego oraz mieszkaniowego. Mieszkalnictwo o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegające na objęciu przez gminę Rabka Zdrój udziału w tworzonej formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością społecznej inicjatywy mieszkaniowej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Podpunkt 2. Wniosek, o którym mowa w ustępie pierwszym, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Proszę Państwa, tą uchwałę mieliście Państwo również możliwość do przeglądnięcia. Była omawiana na Komisji Budżetowej. Proszę Przewodniczącą. Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziału w tworzonej społecznej inicjatywy mieszkaniowej. 4 głosy za i 1 głos wstrzymujący. Czy są jakieś pytania jeszcze? Przystępujemy do głosowania, proszę. Tam są projekt uchwały nr 69.
Proszę. I tak, pan Marek Ciepliński, nieobecny. Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula. Nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Nieobecna. Pan Dariusz Krzysztof. Nieobecny. Pan Jan Kwatyra. Nieobecny. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Nieobecny. Pan Paweł Rogowiec. Nieobecny. Pan Robert Skipiała. Za. Jest za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Bujtowicz. Wstrzymuję się. I Piotr Żółtek za. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. 7 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Przy 7 głosach pozytywnie została zaopiniowana uchwała 69 i zostaje przekazana do realizacji. Przystępujemy do zaopiniowania głosowania nad projektem numer 70 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. Uchwała określa zasady wnoszenia, cofania, zbywania udziałów i akcji przez gminę Rabka Zuj w spółkach prawa handlowego. Wnoszenie, cofanie, zbywanie udziałów i akcji następuje w formie zarządzenia burmistrza Rabki Zuj. Paragraf trzeci. W zamian za obejmowane udziały lub akcje mogą być wnoszone wkłady pieniężne do wysokości kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy Rabka Zuj w dany rok budżetowy, chyba że środki na ten cel pochodzą z zewnątrz, zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Podpunkt 2. Wkłady niepieniężne, czyli aporty. Punkt 2. Wnoszenie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów lub akcji w spółce powinno być poprzedzone jego wyceną dokonano stosownie do obowiązujących przepisów prawa zastrzeżenie postanowień. Punkt trzeci. Wyceny można dokonywać w przypadku, gdy dysponuje się aktualną wyceną przedmiotu. Cofanie udziału w akcji następuje w drodze umorzenia. Przed wniesieniem wkładów niepieniężnych, paragraf piąty, o wartości do 800 tysięcy złotych burmistrz Zdrojów zasięga opinii właściwej Komisji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju, a w pozostałych przypadkach opinia Rady Miejskiej w Rabce Zdroju w formie uchwały. Paragraf szósty. Uchwała powierza się burmistrzowi i uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Proszę Państwa, czy na Komisji Budżetowej analizowali, czy jeszcze Państwo chcielibyście jakieś informacje co do tej uchwały, bo jest nową uchwałą, która nie jest jasna sprawa. Może. Nie. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 70 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. Proszę bardzo, czy są pytania? Nie ma. Proszę, jestem do głosowania. Proszę panie. Pan radny Marek Ciepliński. Nieobecny. Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula. Nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Nieobecna. Pan Dariusz Krzysztof. Nieobecny. Pan Jan Kwatyra. Nieobecny. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Nieobecny. Pan Paweł Rogowiec. Nieobecny. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Bujtowicz. Wstrzymuję się. Piotr Żółtek za. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych, 7 głosów za przyjęciem uchwały, 1 głos wstrzymujący się. Przy 7 głosach za
Projekt uchwały został przyjęty przez radnych i przechodzi do realizacji. Przekazuję. Przystępujemy do podpunktu 5 w sprawie, to mieliśmy, 6 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. Projekt ten był analizowany na Komisji Budżetowej, ale jeśli Państwo sobie życzą, poprosimy Panią Skarbnik o informację. Ale ona dokładnie była omawiana na Komisji. Czy Państwo chcecie? Są pytania do tej? Nie ma. Przystępujemy, proszę Państwa, przystępujemy do wysłuchania opinii Przewodniczącej Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021. 4 było za, z tego co pamiętam. Tak, 1 głos wstrzymujący. Wstrzymujący 1. Dobrze, proszę Państwa, w związku z powyższym, jeśli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Pan Marek Ciepliński. Nieobecny. Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula. Nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Nieobecna. Pan Dariusz Krzysztof. Nieobecny. Pan Jan Kwatyra. Nieobecny. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Nieobecny. Pan Paweł Rogowiec. Nieobecny. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. I Piotr Żółtek za. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych, 8 głosów za przyjęciem. Dziękuję. Projekt uchwały został zatwierdzony. Przystępujemy wobec powyższego do podpunktu 7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rawka-Zdrój. Tak jak poprzednio, projekt ten był analizowany na Komisji Budżetowej. Poproszę Przewodniczącą Komisji o opinię. Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała zmiany w WPF-ie. Dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze w tej sprawie? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Pan Marek Ciepliński. Nieobecny. Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula. Nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Nieobecna. Pan Dariusz Krzysztof. Nieobecny. Pan Jan Kwatyra. Nieobecny. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Pani Dorota. Pan Piotr Ptak. Nieobecny. Pan Paweł Rogowiec. Nieobecny. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Pan Piotr Żółtek jest za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych, 8 głosów za. Dziękuję. Jednogłośnie przyjęli Państwo radni zmiany wieloletniej prognozy finansowej i prosimy do. Proszę Państwa, na tym wyczerpalibyśmy porządek przewidziany na dzień dzisiejszy, 37 sesji. Czy oprócz tego pytanie jakieś? Nie ma. Nie ma co prawda przewidziane, ale nie ma. W związku z powyższym dziękuję serdecznie za udział w dodatkowej sesji, nieprzewidzianej, ale zgodnej z przepisami i życzę przyjemnego urlopu. Do widzenia. Zamykam 37 sesję 8 kadencji Rady Miejskiej w Rawce-Zdroju. Dziękuję.